Cześć. Witam Cię na kanale Fotografia jest fajna. Ja mam na imię Paweł, a dzisiaj będzie film o filtrach szarych. Wybrałem się do Warszawy, żeby pokazać zastosowanie filtrów szarych nie tylko w tych takim klasycznym ujęciu, ale też i co można poeksperymentować, pobawić się, jak można twórczo wykorzystać filtr szary. Zapraszam na film. Takim najprostszym zastosowaniem filtru szarego, jak wszyscy pokazują, wow, kup filtr szary, bo możesz zrobić, jest zdjęcie, które zrobimy na przykład, zrobimy tutaj. Ustawię aparat, widać mnie? Widać mnie. Ustawię aparat i zrobię zdjęcie bez szarego filtra w tamtą stronę. W miarę prosto, w miarę, żeby było prosto. Włączę go na czyste P, on w tym filmie zrobi jakieś jedna 160 na przysłonie 9. Zrobił zdjęcie. Jak ono wygląda? Tak powinno wyglądać. Te białe chmurki. Bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem wczoraj w prognozie, że mają być jakieś chmurki, bo tak to było takie bure, szare niebo. Spróbujemy je rozmyć. Przerzucę to na AV, żeby zmusić go do większej przysłony. Czułość 100. I założę mu szary filtr. To jest szary filtr. Nic przez niego nie widać. Nic nie widać, w związku z tym wyłączę autofokus. Bo autofokus sobie nie poradzi przy tym filtrze. Bo to jest ND1000. 1000 oznacza, że 1000 razy mniej światła przez niego przechodzi niż naprawdę. Wygląda jak okulary spawalnicze, ale... nie, to za chwileczkę, o ile to naprawdę zmniejsza, licząc po fotograficznemu. Założę go, autofokus wyłączyłem, na tym poprzednim ustawieniu było, no i zobaczymy, co on w tej chwili powie. On, znając swój aparat, wiem, że on na pewno zmierzy to źle, to światło, więc ja mu od razu skoryguję, dam mu na plus 1,5 mniej więcej. I co? Samo wyzwalać na 2 sekundy. Dobrze. Dwusekundowy samowyzwalacz i zdjęcie się robi. Hop. ND1000, no to jest tak, mamy różne filtry. Najbardziej takim najsłabszym, najprostszym filtrem to jest ND4. ND4, dobrze mówię, 4. 4 razy mniej światła przepuszcza, ale fotografowie, żeby to dobrze zrozumieć, używają takiego czegoś jak ekwiwalent naświetlenia, EV-y, albo działki przysłony. Pomiędzy czasem 1,60 a 1,125 to jest jedna działka przysłony, jednakrotność, jeden EV. Taki filtr ND4 ma 2 EV różnicy. Czyli zamiast czasu 1,125 to bym użył 1,30 tylko. Filtr ND8 ma 2 razy mniej światła przepuszcza, czyli znowu jeszcze jeden EV, tylko jeden EV, czyli 3. ND16 4, ND32 5, ND64 6, ND125, nie wiem czy taki jest, 7, ND258, ND500, 9 i ten ND1000, 10 działek przysłony, czyli jeśli używałem czasu 1,250, to jest tak, 1,250, 125, 60, 30, 15, 6, 3, nie, coś chyba nie tak idę po drodze. Jeszcze raz, 250, 125, 60, 30, 15, 6, nie pasuje mi, 3, 2, 1, 1, 2, 4 sekundy. Czyli przy tym filtrze zamiast 1,250 używam 1,4. Zobaczmy, co wyszło przy tym zdjęciu. Te chmury za wolno płyną. Ja bym chciał, żeby one płynęły szybciej. Czy jest różnica pomiędzy poprzednim? No jest, one są troszeczkę rozmyte, obraz jest troszeczkę ostrzejszy, ale on jest jeszcze za jasny. Ja mogę jeszcze dłużej mu przedłożyć. Spróbowałem spojrzeć w wizjer, żeby zobaczyć, co tam jest. Tam nic nie ma.
tam przez takie wizje się nic nie zobaczy, autofokus też nic nie zobaczy, dlatego wcześniej wyłączyłem autofokus na poprzednim ustawieniu już, żeby było tak jak poprzednio ustawiło. W tej chwili z tym, że przy takich długich czasach mój aparat robi jakby dwa zdjęcia, bo on ma włączone odszumianie przy długich czasach, to znaczy w momencie, kiedy zrobił właściwe zdjęcie, robi jeszcze, w tej chwili skończył robić zdjęcie, a cały czas mu się pali, że coś tam robi, bo on robi drugą klatkę, tylko przy zamkniętym obiektywie naświetla, tą drugą klatkę całkowicie czarną, po to, żeby jakieś błędy matrycy znaleźć i nakłada je na siebie i w ten sposób wszystkie szumki, elementy takie, które zakłócenia byłyby, to nie likwiduje. I w tej chwili to drugie naświetlanie trwa dokładnie tyle samo, co pierwsze, żeby było zgodne z wszystkim. Zobaczmy, jak to wyszło. To jest za mało. To ja bym potrzebował jednak... Jest po prostu, w tej chwili jest za widno, nawet do takiego filtru, żeby takie eksperymenty robić, to najlepiej by było robić to wtedy, kiedy jest trochę szaro na przykład. Ale spróbujmy zrobić drugi eksperyment, czyli drugie zastosowanie filtra szarego. Drugie, czyli na przykład zniknięcie ludzi. Są ludzie? Nie ma. No to jak nie ma, to jest łatwiej, ale... samochody, o! Tam stoją samochody, zobaczymy, czy uda się je zniknąć. Ja znowu włączyłem autofokus. Te samochody jakoś tu za wolno jeżdżą. Nie wiem, co to jest, wolna sobota, czy co? Wow, o, ten ładny był. Dobra, mamy samochody. Najlepiej tu przyjechać by było w tygodniu o godzinie 16:30, kiedy tu jest tłum. A to też jest ryzykowne, bo wtedy mogą stać, bo nie mogą już jechać, bo jest za ciasno. Znowu. No może tamci, nie, tamci jadą. O, tamci jadą, to może... Dobra, robimy zdjęcie, jak tamci jadą. Tamci już nie jadą. No, czekamy na jakieś samochody. Ludzie, o, ludzie idą. Dobra, idą ludzie, jadą rowerzyści. Robimy rowerzyści, jak jadą. Na dwusekundowym opóźnieniu. Dobra, zrobiliśmy rowerzystów i widać, że oni się zatrzymali w miejscu, ponieważ zostali... No nie, zrobiłem ale prześwietlenie. Dobrze, idą ludzie. Dobra, jeszcze... Idą jacyś ludzie? Idą. Mam jedną... mam 160 czas. 1/160 część sekundy, przysłona 9. Oni wszyscy są, bo nie ma wyjścia, żeby nie byli. Autofokus wyłączę, żeby nie głupiał. I pewnie trzeba będzie poczekać na następny, chociaż nie. W tej chwili idą tutaj, idą. Przełączmy się na AV i troszeczkę dajmy do przodu. Stanęli. Bo się zapaliło czerwone światło. A tramwaj mi się nie... A spróbujmy zrobić tramwaj, co? Ciekawe, czy tramwaj zostanie. Moim zdaniem zostanie smuga z niego tylko, ale sam tramwaj, a tamte samochody, które ja widzę, wy widzicie, tam jadące samochody, powinno ich też nie być na zdjęciu. Robię zdjęcie? Trochę za ciemne. On głupieje, powinienem go przestawić na manual, to żeby to ustalić, to przy takich zdjęciach to trzeba niestety czasami trochę poeksperymentować, trochę się pobawić. To nie jest tak, że ja założyłem szary filtr, stanęłem i już będę miał dobre zdjęcie. Nie, bo tak jak teraz widać było, ono jest za ciemne i z mojego punktu widzenia jest nie do przyjęcia. Także, no ale to każde, nie wolę się odegrać, ale to każde, każda fotografia, w której chcemy cokolwiek uzyskać, wymaga wprawy, doświadczenia. O tym część osób zapomina, myśli, że jak przeczyta książkę, weźmie aparat, to już poleci. A doświadczenie, czyli ta suma popełnionych błędów, daje to... Szukajmy, czy tu są ludzie. O, ta pani stała, bo było czerwone dla nich. O, ale teraz idą. Słuchajcie, zróbmy szybko. O, rowerzysta jechał, może jeszcze ktoś będzie szedł. O, dobra, to zrobimy jeszcze raz, jak ci ludzie idą. Op. Robi się zdjęcie? Dobra. Mam nadzieję, że się rozmyje wszystko.
Tam nawet podbiegli specjalnie, żeby się łatwiej rozmyć. O, rowery jadą. Teraz przyjeżdżają rowery. Ciekawe, czy będą na zdjęciu rowery. Dwa rowery. Jeden biały, drugi w kolorze kremowym. Ja muszę jeszcze wykonać czarne zdjęcie, tą do szarego. I trzeba poczekać. Fotografia jest dla cierpliwych. To nie jest jak wędkarstwo oczywiście, ale też. No i co? Nie no, to wyszło pięknie. Nie ma. Nie ma rowerów. Ani jednego. Nic nie ma. Pokazuję tutaj, patroni stoją, którzy ten wspierają mnie przy robieniu tego nagrania. Nie ma. Piękny przykład. No wreszcie mi wyszło już po 34 próbie. Wyszło mi to zdjęcie. Natomiast ja bym chciał jeszcze robić, bo teraz to były takie dwa standardy. Tak za każdym razem, jeśli weźmiecie jakiś kogoś, kto reklamuje filtr szary, to tak, takie dwa pokażę. Natomiast filtr szary można wykorzystać w dużo ciekawszy sposób. Ciekawszy, czyli na przykład spróbować rozmyć częściowo. Ja tak wymyśliłem sobie, bo to zawsze trzeba sobie takie, nawet zdjęcie, nawet jeśli robię jedno zdjęcie, to ja taki scenariusz czasami wymyślam. Wymyślałem sobie taki scenariusz, że ja sobie stanę tam, będę z siebie głupa, a ludzie będą przechodzili koło mnie, ja będę stał, nie wiem, bo tak myślałem, tak, albo tak, nie, albo z aparatem będę udało, że robię zdjęcie, a teraz o tak, w tej chwili, nie ten, o tam przechodzą, tam ludzie przechodzą, to w sam raz by było tak, żeby przechodzili i ja bym wtedy im zrobił zdjęcie. Ale to wiecie co? Ja się przestawię tam bardziej do tamtego miejsca i tam będziemy. Ok? To idziemy. Trzecie wejście, które jest, zdjęcie, które chciałbym zrobić, to jest takie już właśnie z tych kreatywnych zdjęć. Czyli część obrazu ma być rozmyta, a część ma zostać zamrożona w miejscu. Czyli ja będę robił zdjęcie, najpierw zrobię zdjęcie pokazowe, czyli bez filtra szarego. Zróbmy zdjęcie bez filtra szarego. Na czystym P, domyślnych ustawieniach. Jak tramwaje przejadą. Dobra, to nawet w tej chwili, jakby ludzie szli, to wszystko by się zamroziło, bo nie ma o czym mówić. Raz, dwa, trzy. Samowyzwalacz mamy dziś. Jeśli ja sam chodzę, to widać, że to zostanie zamrożone, każdy ten ruch. I z tego nic nie wyjdzie, takiego ciekawego bym powiedział. Natomiast jeśli, bo patrzę, tam idzie ładny tłumyk ludzi, jeśli ja przestawię to w ten sposób, dajmy mu 6 sekund, no to jest za dużo. 20, damy 10, 120, 120, nie, dajmy mu tak, żeby wyszło mu w granicach 5 sekund. Uwaga, i będziemy teraz robili tak, naprzód. Ciekawe, to powinno wyjść dobrze, bo zdążyłem stanąć. A. Wiem, czekaj. Chciałem podejrzeć, a on mi mówi... Nie ma mnie na zdjęciu nawet. Także niestety trzeba zrobić powtórkę. Widocznie za późno stanęłem, muszę stanąć wcześniej, jak będę widział lampkę. To jak ludzie ruszą, to... Nawet ja się nie zarejestrowałem na zdjęciu. Okej. Okay. Ruchliwe miejsce, ale ruchliwe w tramwaju, a nie w ludzi chodzących. Część osób wykonuje takie zdjęcia, jakie ja chcę zrobić na podwójnym naświetleniu, naświetlając raz jedno, raz drugie, ale ja chcę zrobić to na jednym naświetleniu, a nie na dwóch. Czerwone, zaraz słyszą ludzie. Ruszyli, ale oni są jeszcze nie ten. Mamy coś.
Najlepiej jest, jak jest dużo osób i wtedy, dobra, raz, dwa, trzy, zobaczymy, czy się uda. Wydaje się, że mi się nie uda. Nikogo nie było. Powtórka. Dobra, następna próba. Już zrobiłem tych prób tutaj X, jedną z tramwajem. Nawet całkiem fajnie wyszła. Ja się tego nie widziałem dokładnie, więc tak na ślepo mówię, że fajnie wyszła, ale ludzie idą, samochody trąbią, jak w stolicy, tak jak powinno być. Pan idzie, czekajmy, 10 sekund, poszło. I w tej chwili zobaczymy, czy się uda. Wchodzę. Nie słyszałem. Za długo albo za ten. Ja jestem. Czy tam są jakieś sylwetki? Kurczę. Trochę duszków jest, ale wiecie co? To była sekunda. Jedna sekunda. Zróbmy to jeszcze na... pół sekundy. O, to się okaże, że ja muszę czułość zwiększyć, żeby mi zdjęcie wyszło, bo przy tym czarnym filtrze. Dobra, dajmy większą czułość i sprawdźmy. Próbne zdjęcie na pusto. Zrobię próbne, żeby sprawdzić światło, bo ja jestem w tej chwili całkowicie w manualu i ustawiam praktycznie na wyczucie, bo światłomierz głupieje przy tym filtrze. O, dobre wyszło. Tramwaj jest leciutko poruszony, to nie wiem, czy ludzie nie będą za wolno przesunięci, ale to może być to właściwe. Pół sekundy, ISO 400, filtr ND1000, przysłona 5,6, ludzie stoją, rowery stoją, samochody stoją, to my będziemy robili zdjęcie. To wszystko wymaga czasu. Ja zacząłem tutaj mniej więcej przed drugą, może za 5 druga, w tej chwili już jest za 10 trzecia. A ja dopiero mam trzecie zdjęcie. W miarę udane może będzie. Dobra. Dużo rowerów? No to robimy. Hop. No minęło już. Pół sekundy minęło. Musiało minąć. Pół sekundy to nie jest aż tak długo. I pół sekundy to jest tak, że ich nadal nie widać. Widać smugi. Widać smugi jakieś takie? Troszeczkę. Ale troszeczkę tylko. Troszeczkę. To jeszcze jest za mało. To co? Próbujemy dalej? Jeśli to było pół sekundy, to byśmy musieli... 1/4 sekundy, dobra. I musimy przymknąć przysłonę, to możemy zbyć czas. Do 5,6, ale zbijemy. Koniec zabawy. Koniec zabawy. 5 minut przerwy technicznej. No i zabawa się skończyła. Rozbiłem filtr ND1000. Jest super. Żeby się nie denerwować. Mamy... Zmieniłem obiektyw, ponieważ nie mam drugiego takiego filtra, mam teraz zespół filtrów. Mamy tutaj tak, ND8, ND8, ND4. To jest tak, razy 2, razy 3, razy 3, to jest 6, 6, za dużo. Zostawmy na początek 8 tylko. Ale jeszcze schowam do kieszeni, to ich nie zbije. Jak spadnie, to będzie mniejsza strata. Najpierw ustawmy ostrość. Kadr. Zróbmy zdjęcie takie, tak, ale mam w tej chwili 50, w związku z tym będziemy musieli robić większe odległości. Cofamy się. To jest też, czasami zabieram ze sobą zapasowy sprzęt i to jest właśnie ten zapas. Dobra, ustawiliśmy ostrość. Ludzie stoją. Próbne zdjęcie.
na tym, co jest. Dobra. Jest ok. Jakbym był, zapomniałem polecieć. Teraz sobie w Photoshopie się wstawię tam. Dobra, to będzie ok. Zobaczmy, co mi proponuje 8 do tego, 4 do 7,1, no nie wiem, no nie wiem. Bo muszę nowe eksperymentalnie światło dobrać. 1/4 do przysłony 7. Czy myślicie, że będzie dobre? Nie wiem. O, to nie może być dobre, ale to damy większą przysłonę, mniejszą czułość. 1/4 do przysłony 11. Chyba jednak założę. Albo nie, 16 domy. Okej, okay, to może być. Wracam z powrotem na 10 sekund. Samowyzwalacz i szukamy ludzi do tego, żeby zrobić zdjęcie. Na szczęście Dorota tych filmów przeważnie nie ogląda, to ja jej nie powiem, że rozbiłem ten filtr. Kupię jutro jakiś, przyjdzie, to może się nie zorientuję. Ale dzięki patronom mam pieniądze na to, żeby odkupić taki filtr. To są straty, które powstają czasami. No straciłem aparat jeden. Nagrywałem film w Twierdzy Modlin, którego zresztą nie ma, nigdy już później nie było. I przenosiłem właśnie tak aparat z jednego miejsca drugie i mi się zsunął ze statywu. Z takiej odległości spadł na asfalt. Nie, to był trochę inny system mocowania i ten. Później nagrywałem na czymś innym, ale jak obejrzałem to, co później nagrywałem, mówię, no dobra, to bez sensu jest nagrywanie, bo ja widzę tutaj, że ja już bez myślałem o tym, kurczę, no zbiłem aparat. Co mam? Udzień dom. O, w tym trawie coś widać. Tam. Poszło. To będzie dobre zdjęcie. Nie chce mi się robić więcej. I to jest dobre zdjęcie. Mi się podoba. Znaczy, ja marzyłem sobie o tym, że tam będzie tłum ludzi przechodzących, a ja po mnie środku stojących, ale naprawdę w tej chwili ja bym skończył. Kreatywne wykorzystanie filtrów szarych, przy czym tutaj to już nie jest ND1000. Tu jest wykorzystany zwykłe 8, jedna sztuka ND8. Tak, jedna sztuka ND8, czyli to nie jest dużo. W zapasie jeszcze miałem dodatkowe ND8 i ND4, bo prawdę mówiąc, to te filtry można skręcać, a jak nie masz filtru szarego, możesz spróbować zrobić na filtrze polaryzacyjnym. Filtr polaryzacyjny też zabiera dużo światła. Nie jest tak skuteczny jak filtr szary, ale też jest fajny. Także mam nadzieję, że pokazałem Ci, jak można kreatywnie wykorzystać filtr szary. Ja się dobrze bawiłem, powiedzmy. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia innych filmów, zapraszam do patronów. Hej, możecie się uśmiechnąć, to są między innymi patroni. Cześć. O. I na razie. Cześć.